Ewangelia według Jana, rozdział drugi. Trzeciego dnia było wesele w kanie galilejskiej i była tam matka Jezusa. Został też zaproszony Jezus i jego uczniowie na to wesele. Gdy zabrakło wina, powiedziała matka Jezusa do niego: Wina nie mają. Jezus jej powiedział. Cóż jest pomiędzy mną a tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Matka Jego powiedziała do sług, Co wam powie, czyńcie. Było tam sześć kamiennych pojemników pozostawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Jezus powiedział im, Napełnijcie te pojemniki wodą, i napełnili je aż po brzegi. Powiedział im: Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. Gdy gospodarz wesela skosztował tej wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ona jest, lecz słudzy, zaczerpnąwszy wodę, wiedzieli, zawołał oblubieńca. Powiedział mu: Każdy człowiek najpierw dobre wino daje. A gdy się upoją, wtedy gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż dotąd. Taki był początek znaków, uczyniony przez Jezusa w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i mu uwierzyli jego uczniowie. Potem się udał do kapernaum. On i jego matka, jego bracia, jego uczniowie, i pozostali tam kilka dni. Była blisko Pascha Żydowska. Poszedł Jezus do Jerozolimy. Znalazł w świątyni sprzedających woły, owce, gołębie i wymieniających pieniądze. Sporządziwszy bicz z lin, wypędził wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, wysypał monety bankierów i wywrócił stoły. Sprzedającym gołębie powiedział: Wynieście to stąd, nie czyńcie domu handlowego z domu mojego ojca. Przypomnieli sobie Jego uczniowie, że napisano: Gorliwość o Twój dom zżarła mnie. Wtedy, Żydzi, odpowiedzieli Mu: Jaki nam pokażesz znak, że to czynisz? Jezus odpowiedział im: Zbóżcie ten przybytek, a ja w trzy dni go wzniosę. Odpowiedzieli więc Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano ten przybytek, a ty chcesz go w trzy dni wznieść? On jednak mówił o przybytku swojego ciała. Dlatego, gdy z martwych zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział. I uwierzyli pismu i słowu, które wypowiedział Jezus. Gdy był w Jerozolimie, w święto Paschy. Wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus jednak nie powierzał im siebie, dlatego że znał wszystkich, nie potrzebował, aby mu ktoś świadczył o człowieku, ponieważ wiedział, co jest w człowieku.